Jeżeli szukaliście szatańskiej mieszanki Helldivers, Gears of War i Halo sklejonej na pół gwizdka, a później oblanej farbą do malowania zdecydowanie zbyt drogich figurek, to możecie już przestać dzięki nowej strzelance w świecie Warhammera 40 000, gdzie wszystko jest podzielone na wzór świętej trójcy. 6 klas, 3 planety, 3 członków składu, 3 poziomy trudności, bo pierwszy jest dla game żurnalistów i 3 tryby gry. No a po co to wszystko? W imię Imperium oczywiście. Zapraszam do Space Marine 2. Szerzenie chwały Imperium miało polegać w większości na miotaniu małymi kawałkami żelastwa przy użyciu broni palnej, więc jak człowiek uważający się za spełna rozumu, z dwóch opcji kontroli wybrałem mysz i klawiaturę. Domyślne ustawienia klawiszy zostały chyba jednak wymyślone przez AI, które jak wiemy nie ma pojęcia jak wygląda i funkcjonuje ludzka dłoń. Da się do tego z czasem przyzwyczaić, ale męczeństwo nie jest jeszcze naszym celem, więc przesiadłem się na kontroler. Po lekkich zmaganiach i mimo wiedzy, że Warhammer logikę często równa z herezją, zostałem wybity z butów, a moje spojrzenie na większość gier się zmieniło, bo Space Marine 2 robi użytek ze specjalnych funkcji pada do PS5, takich jak haptic czy natężenie i feedback triggerów na PC-cie, eliminując tym samym jeden z moich głównych argumentów na kupno konsoli. Połowę menu niestety nadal obsługujemy kursorem, tylko tym razem za pomocą analoga. Tak jak w przypadku moralnej słuszności postępowań Ultramarines, nie mogłem jednak się zdecydować między zwiększoną precyzją myszy, a lepszą kontrolą walki wręcz, więc skakałem z jednego na drugie, bo gra nie jest zwykłą strzelanką z trzeciej osoby, a hybrydą walki w zwarciu i na dystans. W większości sytuacji strzał w głowę albo salwa w tłum sprawdza się najlepiej, ale gdy rozgrywka zmienia się w symulację bycia Aishow Speed w centrum Warszawy, to w ruch musi pójść któreś z mniej eleganckich rozwiązań, jak na przykład piła łańcuchowa przerobiona na miecz. Tu mamy lekkie i ciężkie uderzenia, odpowiednio klikając albo przytrzymując przycisk, oraz specjalne ciosy mające różne funkcje w kombosach, zmieniające się zależnie od tego, ile lekkich ataków wyprowadziliśmy przed nimi. Doprawiono to wszystko unikami i parowaniem, a przy idealnym ich wykonaniu możliwością postrzału w walce wręcz, zadającego duże obrażenia a la John Wick. Ten mały zabieg często przysparza o uśmiech i delikatnie przesuwa nas w stronę zostania szajbusem krzyczącym o złotym tronie. Cała gra to walka w obronie ego naszego kosmicznego żołnierza. Chroni je pancerz reprezentujący wszystko, w co wierzą, i choć szybko go tracimy, to odnawia się samoistnie. Gra pcha nas do agresji, bo punkty życia na wzór Bloodborne'a działają jak poczucie własnej wartości i część otrzymanych obrażeń od ksenowskich twitterowych obelg może zostać znegowana, jeżeli wystarczająco szybko odpiszemy twoja stara naszym młotem wojennym. Z kolei przy udanym osłabieniu silniejszego oponenta to przeprowadzenie na nim egzekucji będzie miało ten sam efekt, z dodanym bonusem odzyskania paska zbroi. Euforia powstała w wyniku tej prostej pętli rozgrywki, ma jednak limitowany czas uciechy i żeby na poważnie zaczerpnąć gry, musimy zagłębić się w priorytet celów i zarządzanie hordą. W pewnym momencie przeciwników może być zwyczajnie więcej niż naboi w kieszeniach naszej trzyosobowej drużyny i musimy nauczyć się wykorzystywać zwężenia w terenie, pomagając sobie granatami albo umiejętnościami specjalnymi. Walka z chmarą wrogów często przypomina też próbę złożenia skargi w obsłudze klienta i szybko zdajemy sobie sprawę, że zruganie telemarketera pracującego za minimalną krajową jest o wiele mniej skuteczne niż taktyki sióstr bitewnych zakonu Karyna, takie jak dekapitacja menedżera, bo silniejsi wrogowie, przynajmniej u tyranidów, są jak anteny wzywające wsparcie i przekazujące rozkazy do pomniejszych karaluchów, a bez nich rój się rozpada. Całość bardzo dobrze sprawuje się w roli symulatora chaotycznej potyczki i to do tego stopnia, że idealnie pokazuje uszkodzenie słuchu Marines spowodowane częstotliwością używania broni palnej, bo dźwięki strzałów czy przecinania kosmitów na pół są bardzo stłumione, a czasem wręcz znikają. Dodajemy do tego pulsujący na czerwono ekran podczas otrzymywania obrażeń i mimo wskaźników przez połowę rozgrywki bardzo późno zdajemy sobie sprawę, że coś dyma nas od tyłu. Gra składa się z trzech części. Pierwszą jest kampania single player, która tylko wydaje się być głównym filarem, ale o tym za chwilę. Druga to operacje, gdzie gramy w kooperacji z dwoma innymi graczami, a trzeci to tryb player vs player, czyli potyczki przeciw graczom, ale po kolei. Nawet kampania ustawiona jest pod granie drużyną i oprócz wstępu przechodzimy ją z dwoma podwładnymi, którzy niestety nie grzeszą inteligencją i tak jak rozumiem, że fabularnie może to być usprawiedliwione średnią zawartością drutu w czaszkach Marines, to tak nie wyjaśnia to, czemu pingowanie znacznikiem zdaje się nie służy tu dawaniu rozkazów, a twoi bracia mimo przysięgi i kodeksów potrafią zostawić cię na ziemi jako przekąskę dla tyranidów. To tu ziścimy nasze pierwsze warhammerowe zmazy nocne, mając do dyspozycji umiejętności specjalne, takie jak święty ferwor podczas walki wręcz, czy użycie odrzutowego plecaka, pozwalającego uderzyć we wrogów jak grom z jasnego nieba. Niestety oznacza to też, że jesteśmy zmuszeni przechodzić konkretne sekcje poziomu w wyznaczony sposób albo ginąć. Znalazłeś miotacz płomieni? Lepiej go weź ze sobą. W kampanii odkryłem też pierwsze przesłanki starej szkoły projektowania gier. Cele misji bardzo często dają uczucie, że można by je ogrywać w kooperacji. Bronienie konkretnych punktów na mapie, ostrzeliwanie mostu, przez który musi przebiec nasz towarzysz, czy rozwiązywanie prostych logicznych zagadek przy jednoczesnym odpychaniu wroga. Misje są też bardzo długie i podzielone na części. Dla zobrazowania przejście wstępu i skończenie pierwszego zadania zajęło mi jakieś 3 godziny. Struktura
poziomów jest bardzo linearna i nie oferuje zbyt dużo, jeżeli chodzi o eksplorację, a to, co znajdziemy w krótkich pobocznych drogach, to głównie alternatywne bronie, amunicja i czasami audiologi uzupełniające historię. Mimo prostej konstrukcji polegającej na arenach połączonych korytarzami, gra nie daje nam się nudzić, bo ścieżki często się rozwarstwiają, fabuła ciągle nas pośpiesza, a strona wizualna map nieraz imponuje widokami i sprawnie kieruje nas do przodu. Atmosferę gry można też ciąć mieczem łańcuchowym dzięki bardzo wyniosłej muzyce. Mogłaby mieć trochę więcej gotyckich motywów jak na mój gust, ale i tak skutkuje dodaniem skrzydeł podczas rytualnego daka daka, jak podmiana worka z kroplówką na Jagerbombę. Gra potrafi też zmieniać dobrze tempo i po intensywnej bitwie nagle czujemy się jak Ripley, widząc na ścianie cieniu smego pasażera Nostromo. Fabularnie jednak nie latamy zbyt wysoko, w przeciwieństwie do jednej z postaci imitującej Ikarusa, główny wątek bardzo mocno nawiązuje do wydarzeń poprzedniej gry. Jestem raczej laikiem, jeżeli chodzi o Warhammera, choć nie wydaje mi się to przeszkadzać w odbiorze opowiedzianej tu historii, obracającej się wokół naszego budżetowego Henry'ego Cavilla, dosłownie i w przenośni powtarzającego "a nie mówiłem" pod nosem, bo coś tam artefakt, coś tam chaos, coś tam arogancja naukowców badających nieznane. Smaczniejsze kąski wiążą się raczej z faktem, że główny bohater spędził ostatnie 100 lat w karcerze, a jego podopieczni nic o nim nie wiedzą, co powoduje spięcia i kwestionowanie rozkazów. Oprócz tyranidów walczymy też ze sługami chaosu, ale nie tymi metalowymi oblanymi krwią satanistami, za których miała mnie babcia, gdy słuchałem Gojiry, tylko tymi, którzy po kiepsko wykonanym zabiegu fryzjerskim z naszej ręki tryskają konfetti w kolorkach gamerskich LEDów. Boss fighty też nie są wybitnie wymagające, choć czasami bullet spongowatej sprowadzają się głównie do wystrzelania całej amunicji podczas sporadycznych uników czy parowania serii ataków. Niektóre z misji podczas kampanii dają nam też znać, że podczas naszych działań wysłana zostanie jednocześnie druga grupa psychopatów, której zadaniem będzie umożliwienie nam osiągnięcia naszych celów. Tu gra wprowadza nas w drugą z trzech części gry, kooperację, i zmienia się w live service. Widzicie, całość jest hostowana online na serwerach Epica, które świszczą częściej niż mój kumpel z bezdechem sennym podczas drzemki, a jeżeli stracicie połączenie nawet podczas kampanii dla jednego gracza, to wypierdzieli was do ekranu głównego i będziecie musieli powtarzać ostatnią sekcję. Na domiar złego wydaje się, że serwery nie mają podziału na regiony, więc jeżeli do waszej sesji dołączy Siergiej z imieniem w cyrylicy czy kolega z Chin, to opóźnienia i teleportujący się przeciwnicy będą bardzo utrudniać grę. Możemy grać offline, ale gra z botami to cierpienie, więc wybór należy do was. No ale zakładając, że wszystko będzie działać po naszej myśli, to do wyboru mamy 6 klas Marines z różnymi umiejętnościami i ekwipunkiem, wysłanych na 6 o wiele krótszych misji, wypełnionych po części losowymi potyczkami, z których każda ma 4 ustawienia trudności dostosowane do poziomu klasy, którą gramy. Tu pętla mnie trochę zgubiła, bo robi z nas chomika na kołowrotku. Levelując, odblokowujemy bardziej ozdobne części pancerza, które mają tylko wartość wizualną, oraz osobno pasywne umiejętności i lepsze wersje konkretnych broni. Problem w tym, że ulepszenia stosujemy po to, by przejść te same misje na wyższym poziomie z większą ilością wrogów i większymi paskami życia, z których uzyskamy komponenty do dalszych ulepszeń pozwalających radzić sobie z jeszcze większą ilością wrogów i jeszcze większymi paskami życia. No i tak w kółko. Ilość dostępnych operacji niestety nudzi, bo pierwszą trudność robi się na autopilocie, a jedyną rozrywką później jest panika graczy nieprzygotowanych na wyższe poziomy wyzwania, jak moi rodzice na wieści o braku wnuków. Tak jak odblokowane w koopie części pancerza są współdzielone z ostatnim trybem, czyli PvP, tak bronie już nie. Brak tu też ulepszeń czy talentów. Jeżeli podobała ci się spluwa z kampanii czy operacji, to możliwe, że aby jej używać w PvP, będziesz musiał wygrindować 30 godzin, jak nie więcej, po czym możesz się przekonać, że sprawdza się ona przeciwko graczom o wiele gorzej niż opcje początkowe. Z drugiej strony, jeżeli któraś będzie lepsza, to oczywiście każdy, kto spędził więcej czasu w grze, będzie miał nad tobą przewagę. Jedna drużyna kontroluje Marinesów, a druga ich chaotyczne odpowiedniki, z tym, że Chaos nie ma żadnych kustomizacji poza kolorami. Zasada trójek znów wzięta została głęboko do serca, bo do dyspozycji mamy 3 bardzo ciasne mapy oraz 3 rodzaje jakże rewolucyjnej rozgrywki, takiej jak drużynowy deathmatch, kontrola 3 punktów i kontrola pojedynczego zmieniającego się punktu. Granie kontrolerem na PC-cie niestety bez aim assist, więc musimy przerzucić się na mysz, jeżeli chcemy celować. Nawet biorąc pod uwagę mój mierny skill, stabilność serwerów i ping sprawiają, że całość wydaje się bardzo clunky, a przeciwnicy nieraz teleportują się dzięki potędze chaotycznego boga Parkinsona i umierają 5 do 10 sekund po tym, jak zjeli cały magazynek ołowiu. Jeżeli już uda nam się trafić na stabilny mecz, to zabawa jest przednia i daje tyle uciechy, co kopanina na boisku szkolnym. Tryb daje to samo uczucie, co kiedyś granie w Quake'a czy Halo w kafejkach. To, że mi się podobało, może być jednak nie najlepsze wyznacznikiem, biorąc pod uwagę, że byłem też fanem PvP we wszystkich grach FromSoftu. Ogólnie gra śmiga bez większych problemów, choć bardzo ciężko siedzi na procesorze i zwłaszcza w momentach, gdy nacierają na nas setki karaczanów, klatki potrafiły mi zejść do 40. Czasy ładowania z kolei sprawiły też, że musiałem się upewnić, czy gra na pewno była zainstalowana na SSD-ku.
Jeżeli zdecydujemy się na grę, to do wyboru mamy wersję podstawową za 210 zł, lepszą za 320 i jeszcze lepsiejszą za 350, jeżeli chodzi o Steam. Na konsolach do każdej z tych cen dodana została stówka z jakiegoś powodu. Dwie droższe oferowały dostęp do gry 4 dni wcześniej, czego ogólnie nie jestem fanem. Do tego dostajemy jakieś kosmetyczne pierdoły i Season Pass. Problem w tym, że sama kampania zajmie nam 10 do 12 godzin. Przejście wszystkich operacji tylko raz doda nam maksymalnie 6 godzin rozgrywki, a PvP, jeżeli się ustabilizuje, może być zajęciem na wolne wieczory nawet przez miesiąc. Przy chęci spróbowania wszystkiego myślę, że wersja podstawowa jest bardzo warta kupna na Steamie, ale jeżeli nie interesuje nas multiplayer, to nagle oferta staje się równie atrakcyjna co książka jako prezent na pierwszą komunię. Czy Season Pass jest wart dodatkowych 100 zł, okaże się tylko z czasem, bo na roadmapie można napisać co się chce. Jeżeli multiplayer nas nie kusi, to najlepszą opcją jest poczekanie na wyprzedaż, bo nie dość, że dostaniemy grę taniej, to możliwe, że będzie w niej więcej do grania. Podsumowując, must buy dla fanów Warhammera i podpicowanych strzelanek rodem z 2007 roku o jakości AA z wyższej półki, choć niekoniecznie już teraz w przypadku, gdy nie interesuje nas znoszenie innych istot ludzkich. Gra ma bardzo duży potencjał, jeżeli będzie stabilnie rozwijana i choć personalnie brzydzę się live serwisami, to muszę przyznać, że na jakiś czas będzie to chyba jedyna opcja mierzenia Xenosów i heretyków w imię Imperatora, bez wydawania ostatnich pieniędzy na figurki, które sami musimy sobie pomalować. Mam tylko nadzieję, że Saber Interactive zapłaci za wyższy abonament Epic Online Services i lepszy anti-cheat. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.